ostatni rok i obecny rok Data Wnioski Debatanckie jest dobry w tym sensie, że poza tym, że Fundacja Legoje wciąż jest organizatorem Data Wnioski Debatanckiej, to wspierają nas partnerzy. I tak właśnie partnerem naszym jest Miasto Tarnów, także Akademia Tarnowska, Stowarzyszenie Kanon. Sponsorem projektu jest Dom Maklerski BDMSA, Fundacja BEMA 20 oraz Spirokum, ich relaty i plakaty pewnie tutaj Państwo widzicie. To debata wyjątkowa, bo już mamy ćwierćfinał, więc kto wygra w tej debacie, idzie dalej, kto przegra, nie idzie dalej. To taka bardzo prosta debata, prosta zależność. Kto wygra dzisiejszą debatę, zdecyduje Loża Mędrców, więc poproszę o zaproszenie Loży Mędrców do nas. Jeszcze ostatnie dozwolone jeszcze wymiany poza tym, kiedy debata się zaczną, bo oczywiście proszę o to, żeby nie kontaktować się, żeby nie kontaktować się z publicznością, już tutaj nie robić żadnego transferu wiedzy. Jedyny transfer, do którego was zapraszam, to transfer między nami, a ona jest publicznością i sędziami. Wyłapię się ze schematu. Z racji tego, że dzisiaj 8 marca, Dzień Kobiet, to zanim przedstawię Loże Mędrców, chciałbym złożyć wszystkim panom obecnym tutaj, ale także tym, które będą nas oglądać, wszystkiego dobrego. Przede wszystkim takiego poczucia, o jakie wiele osób z nas walczy, takiego poczucia sprawstwa w świecie i tego, żeby rzeczy układały się tak, jak panie sobie będą życzyć. Moi drodzy, i także wyłamując się ze schematu, nie zacznę przedstawienia Loży Mędrców ani od lewej, ani od prawej, a to z tego względu, że mamy dzisiaj specjalnego gościa, o którym można powiedzieć wiele, ale na pewno to, że jest taką matką wczesną naszego projektu, albo może w pewnym sensie i matką w ogóle. Była dyrektor Wydziału Edukacji, a obecnie pani wiceprezydent do spraw edukacji i sportu, pani Burmistrz. Dziękuję. A że dzisiaj Dzień Kobiet, jak już wspomniałem, to w następnej kolejności, tak po mojej lewej, koordynatorka Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, trenerka Dramy. I ważna informacja zapisana na karcie marszałkowskiej, niesamowita i super kobieta Magda. Jak jesteśmy już w rodzinie TLD, to zostańmy przy tej metaforze. Ojciec Tarnowski z choć niektórzy z Państwa pewnie zauważyli, że może nie w pełni sprawnie śledził siły fizyczne, natomiast na pewno przygotowany niesamowicie intelektualnie. Koordynator Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, pan Marcin Delonis. Ta rodzinna atmosfera. Instruktor teatralny, pedagog, aktor teatru, nie teraz, sędzia, który towarzyszy nam od zawsze, od początku świata. Pan Andrzej Kruczyk. I w końcu także absolwent Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, mistrz 5. sezonu TLD, absolwent prawa na Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie, a obecnie prawie pan Max Czaja. Jak to na każdej debacie, przygotowałem sobie żart. Dziś sytuacja niecodzienna, bo jak to w debacie szwedzkim, po obu stronach mamy dwa zespoły. To znaczy jeden zespół po stronie opozycji i jeden zespół po stronie opozycji, to w tym sensie niecodzienna sytuacja, że to dwa zespoły szkół.
I oczywiście w tym, że są to szkoły, nie ma nic niecodziennego, bo zawsze występuje w reprezentacji szkół. Natomiast z jednej strony jest to po stronie propozycji zespół szkół mechaniczno-elektrycznych przygotowany przez pana Mateusza Olejnika i panią Annę Wawę. I zaczynamy od przedstawienia mówców i mówczyń. Bo dzisiaj nie tani męski skład, a w tym składzie jako mówca pierwszy pan Kasper Kubła. Jako mówca drugi pan Kasper Wąs. Jako doradczyni pierwsza pani Urszula Zachara. Jako doradca drugi, pan Rafał Popek. Jako mówca trzeci, pan Dariusz Świątek. I w końcu jako mówca podsumowujący, mówca czwarty, pan Patryk Polak. I po drugiej stronie, jak już zapowiedziałem, zespół szkół, ale ogólnokształcących i technicznych, przygotowany przez pana Rafała Walskiego. A skład jakby, jeśli chodzi o płeć, odwrotność drużyny propozycji. Jako mówczyni pierwsza, pani Klaudia Wieczorek. Jako mówca drugi, pan Filip Rymanowski. W roli doradcy pierwszego, pan Eryk Gadowski. Jako doradczyni druga, pani Emilia Ptaśnik. Jako mówczyni trzecia, pani Emilia Strzok. I jako mówczyni czwarta, pani Aleksandra Magiera. Zostało mi tylko zapowiedzieć dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że pomiędzy mowami przygotujcie się państwo na dokierka mowa. A druga rzecz, zdecydowanie ważniejsza i najważniejsza dzisiaj, to teza dzisiejszej debaty. Dobrze, że sobie ją wydrukowałem. Teza brzmi: funkcjonowanie polskiego państwa w oparciu o tak zwaną normę europejską przynosi więcej szkód niż korzyści. A czym jest sama norma europejska, tłumaczy infoslajd, który brzmi: norma europejska to idea Europy oraz zbiór naszych przekonań o tym, jaka jest Europa. W opozycji do porównywania się do państw na wschód, Polski jako przykład. Piotr Stankiewicz, ta norma europejska to jego sprawa, jego autorstwo. Norma europejską rozumie jako rodzaj naszego narodowego kompleksu, którego objawem jest m.in. używanie przymiotnika europejski jako równoznacznego ze słowem dobry. Teza, tak jak mówiłem, funkcjonowanie polskiego państwa w oparciu o tę samą normę europejską przynosi więcej szkód niż korzyści. Zachęcam do korzystania z adwocem, do zadawania pytań, to się chwila, niech będzie ogień. Żeby nie przedłużać, zapraszam w takim razie mówcę pierwszego do różne propozycje. Szanowny panie marszałku, droga pani sekretarz, droga Lożo Mędrców, drużyna opozycji będąca moją drużyną przeciwną oraz drużyna propozycji będąca moją drużyną oraz czcigodne audytorium. Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Przeświadczenie, że polska norma jest normą gorszą od przysłowiowego Niemca czy Francuza, no niewątpliwie stała się naszą codziennością. A pytanie, czy ta norma przynosi nam więcej szkód niż korzyści, będzie pytaniem przewodnim tej debaty. Ale od początku. Wspomniana norma, zwana również normą europejską, jest rodzajem naszego narodowego kompleksu, ideałem Europy oraz zbiorem naszych przekonań o tym, jaka Europa jest.
w opozycji do porównywania się do państw na wschód od Polski jako antyprzykładu, jak mówi InfoSlajd. Jako Polacy niewątpliwie dużo narzekamy, jednocześnie dużo idealizując. Można by powiedzieć, że narzekamy, bo idealizujemy. Ale czym właściwie zjawisko idealizacji jest? Jest to eliminacja czynników uważanych za nieistotne i zwrócenie uwagi na te, które zdaniem obserwatora są decydujące. W skrócie polega to na umniejszaniu wad i dostrzeganiu tylko zalet drugiej strony. Dla przykładu. Widzimy niesamowity rozwój Niemiec, gospodarczy rozwój Niemiec, ale nie widzimy tego, że państwo niemieckie wspiera totalitaryzm rosyjski chociażby projektem Nord Stream. Proszę pytanie mówcę trzeciego. Panie marszałku, pytanie, skoro nie norma, czyli de facto mit europejski, to jaki? Dziękuję. Skoro nie norma, to jakby przeświadczenie o tym, że Europa jest czymś niesamowitym. Przeświadczenie błędne, bo Europa wcale taka nie jest. Nam Polakom takie przeświadczenie wyszło w sumie nawet nie wiadomo z czego, jednakże Europa nie jest wcale taka, jaka nam się wydaje. Rzeczy w Polsce nie są dobre ani złe same z siebie, a stają się takie dopiero po zestawieniu ich z Zachodem. Mieszkamy w kraju, w którym tradycją, niewątpliwym patriotycznym obowiązkiem jest czarnowidztwo i negatywne myślenie. Ale z jakiegoś powodu nie przekłada się to na cnotę rozwagi i umiejętności widywania naszych instytucji. W oparciu tezie odnosi się jako punkt odniesienia, jako pomoc w funkcjonowaniu naszego państwa. Jednak jak moja drużyna udowodni, takie oparcie w ostatecznym rachunku będzie miało więcej szkód niż korzyści. Nie możemy zapominać, że państwo to w głównej mierze społeczeństwo i ludzie. Ich podejście, ich nastawienie przejawia to, jakie państwo, w tym przypadku polskie państwo, jest. To od nas w głównej mierze zależy, jak państwo będzie funkcjonować. A samo funkcjonowanie państwa polskiego na ten moment opiera się w głównej mierze przede wszystkim na trzech ważnych aspektach. Bezpieczeństwo, będące priorytetem funkcjonowania polskiego państwa w ostatnim okresie. Demokracji, która z kolei jest głównym ustrojem państwa polskiego od upadku komunizmu. I rozwoju, którego przykładem jest chociażby PKB, które z roku na rok w Polsce wzrasta. W normie europejskiej przyjmujemy, że Europa jest ukończonym, zamkniętym projektem i monolitem. Samo pojęcie Europa to jest dla nas pojęcie pierwotne. Ideał, który jest spójny, nieskazitelny i w najmniejszym stopniu nie odzwierciedla faktu, że Niemcy różnią się od Francji, a Skandynawia różni się od Grecji. W języku polskim słowo Europa nie oznacza przecież kontynentu, ale mityczną krainę, w której wszystko dzieje się tak, jak powinno się dziać. Tak na chłopski rozum. Jako Polacy myślimy, że Europa jest super, ale w rzeczywistości wcale nie jest taka super. Jako Polacy myślimy, że na scenie międzynarodowej wypadamy tragicznie, ale wcale nie wypadamy tak tragicznie. To przyczyna naszego narodowego kompleksu, to przyczyna normy europejskiej, która ma niewątpliwie negatywny wpływ, co udowodnią mówcy mojej drużyny. Proszę pytanie. Panie marszałku, informacja to właśnie płaszczyzna demokracji. Szanowny panie, my widzimy ideę Europy, ale równocześnie jesteśmy świadomi spraw, między innymi przejawia się to strajkami. Oczywiście, że strajki występują, bo nie jesteśmy w stanie dogodzić większości społeczeństwa na raz. To jest jasne. Każdy ma różne poglądy, różne opinie. Ostatecznie, opierając się na płaszczyznach przede wszystkim psychologicznej, społeczno-ekonomicznej oraz kulturowej, moja drużyna będzie chciała konstruktywnie udowodnić, że norma europejska przynosi nam więcej szkód, niżeli korzyści. Dziękuję. To jest zapowiadanie, będziemy dodać kilka sędziów na to, żeby mogli uzupełnić swoje karty. Na razie państwa zapowiedziami, panami raczej nie będę. Tak na polski rozum trzeba powiedzieć, że zapomniałem. Na szczęście to nieprawda. Nie przedstawiłem jeszcze pani sekretarz, a pełni niesamowicie ważną rolę. Pani Patrycja Łabieś. Kiedy sędziowie będą już gotowi, przyjdzie czas na dziewczynę pierwszą drużynę opozycji i inicjatywę, mają za zadanie wprowadzić nas w temat debaty, sprawić, by rzeczy były zrozumiałe, nawet jeśli przed debatą były totalnie niezrozumiałe, a jeśli wydawało nam się, że je rozumiemy, to chcielibyśmy dostrzec w nich jakiś jeszcze dodatkowy aspekt. Dobrze, widzę, że sędziowie są już gotowi. Ostatnie notatki już są zapisywane. Pani Klawie Wieczor, zapraszam.
Szanowny panie marszałku, lożo mędrców, drodzy oponenci i kochana publiczności. Drodzy państwo, każdy potrzebuje w swoim życiu jakiejś inspiracji. Potrzebujemy inspiracji do tworzenia czegoś nowego, siły napędowej do realizowania swoich celów. Potrzebujemy kierunku, w którym możemy podążać. To, jak teraz funkcjonuje Europa, bo o niej będziemy bardzo dużo mówić w dzisiejszej debacie, poprzez to swoje naturalne funkcjonowanie wytwarza pewien wzór tego, jaka jest, zestaw wartości i przekonań dotyczących tego, jaką chcemy, żeby ona była. Mówimy wtedy o tworzeniu się tak zwanej normy europejskiej, co też łatwiej obrazuje całą sytuację, nie myląc normy europejskiej z pojęciem prawnym mitu europejskiego. Proszę pytanie. Szanowny panie marszałku, pytanie, czy w takim razie nie możemy kierować się właśnie sobą, a nie Europą? Dziękuję. Możemy się kierować sobą jak najbardziej, ale potrzebujemy patrzeć troszkę szerzej niż tylko zamykać się w granice, w tym przypadku Polski. Ten mit europejski, ta norma europejska pozwala nam wyznaczyć kierunek, który pokazuje nam stricte korzyści, które możemy zyskać podczas dążenia do tego, do osiągnięcia tego celu, jaki widzimy, osiągamy korzyści właśnie dla Polski, rozwijając się w obrębie naszego kraju, jednocześnie zapewniając obopólną korzyść, bo zyskują przy tym państwa europejskie, co postaramy się wykazać. Mit ten, o którym będziemy dzisiaj mówić, tworzą właśnie państwa europejskie, tworzy go też oczywiście Polska, co jest oczywiste, jesteśmy krajem europejskim, uświadommy to sobie, my też jesteśmy częścią Europy. Nie jest on zatem nieodwoływalny, mamy wpływ na jego kształtowanie. Wyrazem takiego ideału, o którym mówimy, jest na przykład Unia Europejska, która jednoczy państwa europejskie. Mając świadomość istnienia takiej normy, mamy też świadomość, drodzy państwo, pewnych wad. Mamy też świadomość chociażby kompleksu, o którym pisze Stankiewicz. I to dobrze, właśnie przez to, że mamy tego świadomość, jesteśmy w stanie przepracować ten kompleks, jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązania na problemy, które widzimy. Nikogo nie będziemy gloryfikować, nie będziemy za niczym podążać ślepo, z klapkami na oczach. Dostrzegamy jedynie kierunek, za którym warto podążać. W przeciwieństwie do antyprzykładu Wschodu, który pokazuje nam to, czego byśmy nie chcieli i jakie wady może nam to przynieść, jakie straty może nam to przynieść. To właśnie według nas oznacza funkcjonowanie w oparciu o normę europejską. Oznacza to nadanie i podążanie w kierunku, chcąc osiągnąć ten ideał Europy, który widzimy. Beneficjentami takiego stanu rzeczy są przede wszystkim polskie społeczeństwo, polscy obywatele, ale dodatkowo, tak jak wspomniałam, inne kraje europejskie mogą na tym zyskać. Proszę pytanie. Szanowny panie marszałku, informacja. Mówiła pani o tym, że nie będziemy patrzeć ślepo, jednak sam Infostadius zakłada, że wszystko, co europejskie, jest równoznaczne ze słowem dobre. Dziękuję. Chcemy to postrzegać jako dobre, ale jesteśmy świadomi tego, że w niektórych państwach europejskich się nie powodzi. Widzimy jakieś problemy, znajdźmy rozwiązanie. Musimy odwrócić negatywne konotacje normy europejskiej, która jest właśnie rzekomo naszym kompleksem i dostrzec to, że będąc częścią Europy na tym zyskujemy. Żyjemy w swoistej symbiozie z innymi krajami europejskimi i zapewniamy sobie obopólne korzyści. Przepraszam, więcej pytań nie przyjmuję. Mogą państwo uważać, że mit to żadna podstawa do funkcjonowania państwa. My jednak uważamy, że jest to fundamentalny aspekt do tego, żeby cała Europa podążała w kierunku, który przyniesie jej korzyści. Drodzy państwo, mity bowiem to nie są ludzkie sny. To są sny ludzkości. To są sny archetypowe o wielkich ludzkich problemach. Mit mówi o tym, jak reagować na kryzysy, sukcesy, zachwyty i porażki. Norma europejska mówi o tym, gdzie się aktualnie znajdujemy i dokąd zmierzamy. Dziękuję. Dziękuję. Widzę duże emocje, bo zostało zgłoszone emocjami przez funkcję pierwszego wyrażone propozycji. Panie, mają tylko kilka sekund, po tym wystąpieniu pierwszej mówczyni opozycji mogą uzupełnić swoje karty. Dokończyć debatki. Wiemy, że nasi sędziowie bardzo skrupulatnie notują łącznie z numeracją pytań, które państwo zadają w debacie. Dobrze. Czas zatem na docent. Pan Kasper Piła, ma pan minutę.
Szanowny panie marszałku, mówca pierwszy w trybie ad vocem, domowy mówczyni pierwszej. Zaczęła pani swoją mowę od w sumie tego, że potrzebujemy inspiracji. Drodzy państwo, inspiracja jest czymś dobrym, ale inspiracja do fałszywego obrazu danego kraju jest czymś szkodliwym. Tu można na przykład podać przykład tego, że ludzie porównują się do fałszywego obrazu i influencerów i przez to powstają kompleksy, które również powstały w Polsce. Przez ideał Europy, który pani zdefiniowała, rozumie pani te wszystkie zamieszki we Francji, te zamieszki w Niemczech, czy chociażby to, że Niemcy wspierają totalitaryzm rosyjski, chociażby projektem Nord Stream. Oraz to, ten ideał Unii Europejskiej. Unia Europejska w aktualnym stanie rzeczy jest tylko cieniem swoich założeń, tak pięknych założeń, o jakich pani powiedziała. Czy są jakieś pytania? Proszę. No i panie przewodniczący, informacja, dlatego właśnie widzimy te luki i chcemy je rozwiązywać. Dzięki. W jaki sposób chcecie je rozwiązywać? Dziękuję. Być może się dowiemy. Nie zostało zgłoszone ad vocem do tego ad vocem, więc z czym będziemy wracać do standardowego typu debaty. Sędziowie wyglądają na gotowych. Mówca też, pan Baśka Wąsi. Szanowny panie marszałku, pani sekretarz, drużyno opozycji, czcigodna loża mędrców i kochana, jakże liczna jest zgromadzona tutaj publiczności. W infoslajdzie czytamy, że norma europejska jest rodzajem naszego narodowego kompleksu. Jest to kompleks mówiący nam, że jako Polska jesteśmy opóźnieni w stosunku do innych państw europejskich, czy to na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej, czy innych. W umysłach wielu problemy obecne w naszym kraju są nie do przyjęcia, nie do pomyślenia w krajach Europy. Staramy się dążyć do realizacji wyidealizowanej normy europejskiej, ślepo zakładając, że to, co europejskie, jest dobre. Jednak, drodzy państwo, te dwa słowa nie są synonimami. Wszystko to po to, żeby zaspokoić nasze myślenie oparte na kompleksie, żeby wreszcie poczuć się krajem w pełni europejskim. Jednak zwolnijmy w tym punkcie, zastanówmy się nieco i poproszę o pytanie, bo chcę dzielić się. Pytanie, w jaki sposób mamy zaleczyć ten kompleks, nie mając żadnej innej inspiracji niż my sami? Dziękuję. Dziękuję za to pytanie. Możemy opierać naszą inspirację na nas z przeszłości oraz na nas z przyszłości w miejscu, w którym możemy być. Wracając. Czy takie podejście nie jest nieświadomym zamykaniem się na różne możliwości? Czy to, że w którymś kraju Europy coś nie zadziałało, jakiś proces się nie sprawdził, stanowi argument nie do zbicia za tym, że w Polsce to również nie ma prawa się udać? Podobnie w drugą stronę, czy myślenie, że coś dobrze działa w innych państwach Europy, oznacza, że musi się to sprawdzać także u nas? Budujemy autostrady zamiast kolei, ponieważ z tym właśnie kojarzy nam się zachodnia norma, ponieważ tam się to sprawdza. Tam, drodzy państwo, słowo kluczowe. Cytując Piotra Stankiewicza, który pojawia się w infoslajdzie, tym samym sami siebie wpędzamy w niedasizm, czyli przekonanie, że w Polsce nic nie może powstać i funkcjonować normalnie, ponieważ to jest Polska. Jesteśmy więźniami własnych ograniczeń w myśleniu o tym, jaka Polska i Polacy są. To sprawia, że nie widzimy, gdzie są prawdziwe problemy i ograniczenia, które decydują o tym, że nie potrafimy poczuć się ze sobą dobrze. Koniec cytatu. Takie myślenie, gnane chęcią doścignięcia normy europejskiej, niczym nieustannie uciekającego zajączka, prowadzi do utraty naszej narodowej wyjątkowości, zatarcia naszych zalet jako Polaków. Atuty odróżniające nas od pozostałych państw Europy zanikają, ponieważ norma europejska nie przedstawia, nie zakłada ich wykorzystywania. Polityka naszego państwa nie może być oparta na tym, jaką politykę mają państwa Europy Zachodniej, na tym, co mówi norma europejska. Kraje Europy Zachodniej, takie jak chociażby Niemcy czy Francja, mają inne warunki gospodarcze, społeczne, historyczne, ekonomiczne niż Polska. Nasze spojrzenie na Europę, również na normę europejską, najczęściej jest niepełne. Nie dostrzegamy wad tamtejszego systemu, nie widzimy problemów, z którymi tamte państwa się zmagają. Wreszcie nie dostrzegamy, że Europa, w tym także norma europejska, nie jest wcale taka idealna. Ma wiele wad. Media nam tego nie pokazują. Wszystko to w myśl, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Proszę o pytanie, mówczy nieco. Panie marszałku, pytanie. W takim razie na czym mamy się opierać? Może na wschodzie? Już do tego przechodzę. Otóż, skoro ideał, do którego dążymy, jest nieprawdziwy, zakłamany, czy skutkiem naszych wysiłków nie jest raczej pogorszenie niż poprawa, nie możemy opierać się na wyidealizowanym systemie nie mającym odzwierciedlenia w rzeczywistości. Odpowiadając na pytanie, zamiast opierać funkcjonowanie państwa na normie europejskiej, na porównywaniu się do innych krajów Europy Zachodniej, powinniśmy porównywać się do samych siebie. To właśnie byłoby konstruktywne porównywanie się.
Spójrzmy na niektóre z założeń norm europejskiej, takie jak chociażby polityka migracyjna. Kraje Zachodu są bardziej otwarte na imigrantów, co podnosi ryzyko ataków terrorystycznych. Jeżeli spojrzymy na mapę pokazującą liczbę ataków terrorystycznych, widzimy, że im dalej na Zachód, tym takich ataków byłoby więcej. Dziękuję. Dziękuję. Na czas każdej debaty nową zastosowanie jest pozostawienie zasięgu kilku na namysł i uzupełnienie karty cenę. Tymczasem pewna zapowiedź. Za chwilę mów co drugi w różnej opozycji. A co pani, to pani. Pan Filip Rymanowski, uwagi mówcy drugiego drużyna opozycji zaraźnie. Szanowny panie marszałku, droga pani sekretarz, loża mędrców, drużyno przeciwna, moja drużyno oraz zgromadzone audytorium. Norma europejska, ideał Europy, nasz narodowy cel. Te słowa będą dzisiaj padały w nadzwyczajnej ilości. Ale przejdźmy do meritum. O tym, o czym będziemy przedstawiać, to w jaki sposób ja chcę przedstawić stanowisko naszej drużyny, tej, której jestem członkiem. Zacznijmy od pewnego pytania. Czy w swoich domach, mieszkaniach mają państwo krzesła? Zakładam, że tak. Z czego takie krzesło jest zbudowane? Zbudowane jest z czterech nóg, siedziska i oparcia. Oparcie jest w tym wypadku dla nas kluczem, ponieważ oparcie kierunkuje to, w którą stronę jesteśmy zwróceni, siedząc na takim krześle. Możemy więc takie oparcie porównać do naszego mitu europejskiego, który wyznacza kierunek, w jakim Polska powinna funkcjonować. W takim razie Polska funkcjonuje w oparciu o mit europejski, czyli to się nam wszystko zgadza. Dalej, ale tutaj już tak często wymieniane, czy mamy wszystko przyjmować od Europy, to co Europa nam nasuwa przez mit europejski. No proste, że nie. Musimy świadomie patrzeć, bo jeżeli nie będziemy świadomie patrzeć, to zobaczmy w zasadzie na samo słowo działanie państwa polskiego, działanie państwa. Państwo to jest tak ogromna struktura, w której nieprzemyślane działania prowadzą do upadku. Dalej. Oprócz tego mit. Kto tworzy ten mit? Mówią państwo o tych największych zachodnich potęgach. Dobrze, tworzą go, ale nie tylko. My jako Polacy od zawsze byliśmy w Europie. Czasami bliżej, czasami dalej. Ale zawsze byliśmy integralną częścią. Proszę pytania. Panie marszałku, informacja. Możemy opierać się na czymś innym niż na micie, nie mającym odzwierciedlenia w rzeczywistości, jak chociażby na sobie czy wschodzie. Dziękuję. Opieranie się o siebie jest bardzo ciekawym pomysłem, jednakże historia już nieraz pokazała, że jeżeli państwo bazowało tylko na sobie, nie akceptowało żadnej innego mitu, bo każde państwo funkcjonuje na jakimś micie, to musimy się z tym zgodzić. Jeżeli jakieś państwo widziało tylko siebie, to nigdy się dla niego dobrze nie kończyło. Mamy mity Wielkiego Cesarstwa Niemieckiego oraz wielu innych. Dalej. Podsumowując pierwszą część mojej wypowiedzi, nieukrywalną korzyścią z funkcjonowania Polski w oparciu o mit europejski jest sama możliwość wyznaczenia sobie celu. Następną kwestią będzie porównanie Europy do ceglanego budynku. Taki budynek ma pewny fundament, stały fundament, na którym rośnie reszta budynku. Jednak powyżej tych fundamentów niektórych cegieł brakuje. Są to nisze, w które Polska się może wciąć, zamurować. Będziemy takimi murarzami Europy, którzy wesprą konstrukcję budynku i w końcu Europa będzie stała twardo i będzie nie do wzruszenia. Proszę pytania. Szanowny panie marszałku, pytanie. Mówi pan o tym, że ten mit europejski jest naszym oparciem, naszym kierunkiem, jak postępować, ale czym akurat musi być Europa, a nie na przykład potęga amerykańska, która jest, jak wiemy, jeszcze bardziej rozwinięta niż Europa? Dziękuję. Ameryka jest dość dalekim mitem. Ona wykształciła się dużo później w historii. To historia, kwestie historyczne i gospodarcze. Oni mają więcej złóż, a poza tym po prostu szukajmy bliższych rozwiązań, nie szukajmy jakichś bardzo dalekich, bo często to, co jest najbliżej, jest najprostsze. Więcej pytań nie przyjmuję. Dalej. Europa może być też wiązką patyków. Wiązką patyków. Wiązka patyków to Europa, patykami są kraje, jej kraj.
Więc Polska, dokładając siebie jako takiego patyka, wzmocni całą wiązkę, przez co ta wiązka będzie niemożliwa wręcz do przełamania, a sama Polska będzie mogła uzyskać pewny grunt, z którego będzie mogła się odbijać i dążyć do dalszego rozwoju. Wymiana kultur może się też odbywać, jest to ważny aspekt. Chodzi tutaj o to, że jeżeli odbywa się ona w zasadzie tolerancji, szacunku i zrozumienia, ona wzbogaca polską kulturę. Jakie to są wyraźne korzyści, które wskazują nam na to, że jest to korzystne dla Polski. Dziękuję. Tak, oczywiście wszyscy dostrzegliśmy, że tutaj czas został przekroczony 5 sekund, ale zgodnie z tym, na co umawiamy się, zgodnie z regulaminem, te 10 sekund jeszcze po odsłonku, to jest taki czas, gdzie można dokończyć myśl. Jesteśmy już po mocach drugich, więc także po argumentacji kilka dla sędziów na uzupełnienie kart. Dostaję jakieś sygnały, rozumiem, że one wynikają z tego, że idziemy zgodnie z kolejnością, czyli wiemy tak, dobrze. Czyli wszystko się zgadza, też kilka głębokich oddechów. Drodzy Państwo, a propos oddechu zresztą, jeśli myślicie, że zdolności aktorskie, teatralne, to nie jest coś, co jest naszą naturalną predyspozycją, to zaryzykuję odważną tezę, że mogą być Państwo w błędzie. To jest rzeczywiście tak, że jeśli byście chcieli Państwo poznać takie swoje naturalne zdolności, nauczyć się walczyć ze stresem, nauczyć się też pewnie odpowiednio oddychać, a przede wszystkim zobaczyć w sobie pełen potencjał tego, jak można grać, nie tylko w teatrze życia na co dzień, ale także i w nim, to mamy dla Państwa niesamowitą ofertę warsztatów teatralnych przez scenę, wszędzie widoczne są w przestrzeni plakaty prowadzone przez, jak już wspomniałem, niesamowitą Magdalenę Wajdę, która jest tutaj z nami. Dwie grupy wiekowe, zachęcam do tego, żeby zapoznać się z ofertą. Warsztaty są odpłatne, ale zaryzykuję tak, że już mniej odważną tezę, że taki wybór przynosi zdecydowanie więcej korzyści niż ewentualny szkód, jaki moglibyśmy sobie w tym przypadku wyobrażać. W związku z czym gorąco Państwa zachęcam. Teraz czas na powrót do debaty. Jako doradczyni pierwsza Pani Urszula Zachara. Zapraszam, widzę, że nie może się Pani wyczekać. Szanowny Panie Marszałku, droga Pani Sekretarz, droga Loża Męsów, drużyno opozycji i kochana publiczności. Szanowni Państwo, poruszamy się w tej debacie na płaszczyźnie psychologicznej, ponieważ porównywanie się jest zjawiskiem psychologicznym, więc przybliżmy sobie psychologiczne korzenie zakompleksienia, co za tym idzie, porównywanie się do ideału. Dążenie do ideału, ideału jest pułapką. Ideał Europy. Ideał. Że ten kraj nie jest idealny i nigdy nie będzie idealny. Porównywanie Polski do ideału zawsze będzie bilansem niekorzystnym dla naszej ojczyzny, ponieważ porównujemy coś realnego do czegoś, co w ogóle nie istnieje i nigdy nie zaistnieje. Według psycholog Katarzyny Miller jesteśmy niczym dzieci wychowane w miłości warunkowej. Dziecko takie wiecznie aspiruje i próbuje dążyć do narzuconego mu wyśrubowanego ideału, który nie istnieje i nie zaistnieje. Tacy dorośli ludzie cały czas wierzą, że kiedyś będzie dobrze. Kiedy zdobędę awans, kiedy kupię nowe auto, będzie dobrze, będzie super, ale teraz jest słabo. Wyobraźmy sobie takiego Janka. Janek jest przeciętnym uczniem szkoły średniej. Nie ćwiczy, jest szczupły, wygląda po prostu standardowo. I w tym momencie do gry wchodzą media społecznościowe, które nadmiernie idealizują jakiegoś influencera, który prowadzi profil o tematyce siłowni i ćwiczenia. Janek, widząc tego mężczyznę, czuje się szczególnie zgięty, ponieważ on tak nie wygląda. Co z tego, że ma inną budowę ciała i nawet jeżeli zacznie ćwiczyć, będzie ćwiczył regularnie, jego mięśnie nigdy, nawet po kilku latach, nie będą wyglądały tak jak tego influencera. Jeden ma krótki biceps, drugi ma długi biceps, to nigdy nie istnieje. I trzeba tutaj też zwrócić uwagę na jedno słowo, idealizowane. Ponieważ jak pewnie wiemy, w mediach łatwo jest zapomnieć rzeczywistość, pokazać się, że tak naprawdę nie wyglądamy. Powiem wam jeden szczegół. Ten influencer tak naprawdę zażył nielegalne substancje, przez co nielegalnie po prostu odbudowywał swoje mięśnie, które nigdy naturalnie nie będą tak wyglądały.
jednak porównując się do takiego influencera, będzie cały czas, nienasycony i niespełniony, będzie narzekał na to, jak wygląda, ponieważ nigdy nie dotrzyma, nie będzie wyglądał tak samo jak ten influencer. Dziękuję. Dziękuję. Niesamowite doświadczenie obserwować waszą komunikację pomiędzy sobą. Te milczące krzyki, zawołania, te szepty, których nie słychać. Sędziowie widzę, że już gotowi. Tak, czasem już warto zostawić sobie chwilkę ciszy. A to cisza przed kolejną mową. Doradca pierwszy, drużyna opozycji, pan Eryk Kwiatowski. Szanowny marszałku, lożo mędrców, kochana publiczności i angażujący oponenci. Bez spójnego mitu z ludami Europy nie będziemy się rozwijać i koegzystować tak jak dotąd z resztą kontynentu. Można to porównać do już wydarzających się czasów, do dawnej historii, do ery wiktoriańskiej, czasów powstawania i upadku wielu mitów, gdzie nie mieliśmy swojego państwa. Nasi naukowcy i inne ważne persony wyjeżdżały za granicę na emigrację, pracowały na rzecz innych, tam budowały nowe przekonania, budowały się nowe idee oraz właśnie mit, który do nas nadejdzie. Spowodowało to też pominięcie tego naszego jakby okresu westernizacji. Sami też podlegaliśmy mitom innych państw. Później, o upadku systemu komunistycznego, ludzie, Polacy z Europy zaczęli do nas zmierzać właśnie z tym mitem, z tą nową technologią i ideą. I ten mit pozwolił nam koegzystować, dał nam nowy cel, chęć dołączenia powrotu do Europy, bardziej niż dołączenia do Unii, wzmocnienia swojej pozycji. Co zresztą można powiedzieć, że się wydarzyło dzięki temu, co do nas przynieśli. Nasze PKB w momencie upadku komuny 89 wynosiło 6,9 miliardów, natomiast teraz wynosi 3,8 bilionów. Zadowolenie wzrosło z 39% do 75%. Standard życia wzrósł i jest wyższy niż w niektórych państwach zachodu, na przykład Portugalia. A my sami współtworzymy mit, na przykład współpracując z ważnymi państwami Unii, Francja, Niemcy, oraz tworząc grupę wyszehradzką, wpływając na inne państwa. Proszę pytanie. Panie, czy to, że właśnie jako Polska się rozwinęliśmy, jest to przyczyną normalizacji Europy? Dziękuję. Na swój sposób tak, bo dzięki temu mamy prostszą komunikację z tą Europą, a my sami możemy od niej zapożyczyć dużo i przyjąć na swoją modłę w taki sposób, by nam to polepszyło sytuację. Więc zadajmy sobie na koniec pytanie, czy chcemy odrzucić to, co już było i przyjąć inny mit, ale jaki jest lepszy od europejskiego? Dziękuję. Za chwilę czas na doradców drugich, a po nich to już zapowiadam, jeszcze nie pytam. Będzie czas na głosy z publiczności, więc proszę się zastanowić, kto z Państwa obecnych tutaj chciałby, czy która z Pani chciałaby zabrać głos w tej debacie. Dwuminutowe wystąpienie tutaj z tej mównicy, pod warunkiem, że pojawi się oczywiście ta sama liczba głosów za i przeciw, tak żebyśmy zachowali równowagę. Dobrze, widzę, że wszyscy nie mogą się doczekać już na doradcę drugiego, drużyny propozycji. Na prawej stronie propozycja pana Popowa. Drogi panie marszałku, druga drużyna opozycji, moja drużyna, lożo mędrców, pani sekretarz, wszyscy zgromadzeni. Europeizacja to proces, w którym Europa staje się coraz bardziej zintegrowana i wzajemnie powiązana za sprawą usług, towarów, informacji, kultury czy wymiany ludzkiej.
inteligencji na całym, w całej Europie. Efektami europeizacji jest mniej więcej tym, że wszyscy się mieszają. Miesza się gospodarka, miesza się całe społeczeństwo. Całe społeczeństwo staje się coraz bardziej współzależne. Nie jest jeszcze bardziej zależne na, narażone na wpływy zewnętrzne. Europeizacja ma wiele płaszczyzn ekonomiczną, kulturową, społeczną, jak i polityczną. Na płaszczyźnie ekonomicznej warto wspomnieć o tym, że jest to kapitał i handel, co bardzo pomaga rozwinąć się krajom, ale bogatym, zostawiając w tyle kraje biedniejsze. Proszę pytanie mówcy trzecie. Mówczyni trzecią. Panie marszałku, informacja, właśnie ta europeizacja jest wspomagana i wręcz nie stwierdzić, że wynika z mitu europejskiego. Dziękuję. Nie do końca można tak powiedzieć. Tak naprawdę wynika to ze strefy Schengen, nie z idei Unii Europejskiej. Lecimy dalej. W aspekcie kulturowym europeizacja przyczynia się do wymiany kulturowej, integracji kultur i narzucenia dominującej kultury zachodniej, co jak każdy może się domyśleć, doprowadzi do zajechania polskości, jak i lokalnych tradycji. Język angielski pojawia się wszędzie. Tak naprawdę zamiast wymyślać nowe słowa polskie, używamy słów angielskich. Jakie mamy negatywne skutki europeizacji? Ekspansja kultury masowej, powstanie zróżnicowanych kręgów kulturowych, jak i stylu życia, przesył towarów, który uzależni ludzi od technologii, jak i transportu. Dziękuję. Dziękuję. Szanowny panie marszałku, w trybie ad vocem. Najpierw odwołując się do doradczyni pierwszej, nie widzimy drugiej strony mediów społecznościowych, ale widzimy drugą stronę Europy. Wystarczy pojechać do jakiegokolwiek kraju europejskiego i dostrzegamy wtedy pewne wady i dostrzegamy wtedy pewne kompleksy. Odwołując się do doradcy drugiego, Unia Europejska, strefa Schengen, czy to właśnie nie jest wyraz ideału europejskiego, wyraz tego kierunku, który my chcemy obrać? Drodzy Państwo, idealizujemy Europę, bo chcemy, żeby tak wyglądała. Po to mamy idealistyczny mit, żebyśmy mieli ku czemu dążyć. Musimy mieć jakiś wzór postępowania. Drodzy Państwo, chociażby mit żołnierzy wyklętych. My wiemy, co się tam działo z perspektywy historycznej. Mamy i wady, i zalety, i dobre rzeczy, które robili, i złe. Ale mit żołnierzy wyklętych pokazuje nam wzór postępowania. Pokazuje nam to, jak powinniśmy się zachowywać. Dodatkowo, drodzy Państwo, pytanie. Mamy się opierać na tej komunistycznej Polsce, która była pod zaborami przez 123 lata? Na czym mamy opierać naszą politykę i funkcjonowanie kraju? Dziękuję. Dziękuję. 123 lata pod rządami komunistycznymi to faktycznie była kolokrotna tragedia. Natomiast wiemy na pewno, rozumiemy, o co chodzi. Drodzy Państwo, teraz czas na powrót do tego naszego standardowego biegu debaty, który został zgłoszony ad vocem i ad vocem. I jeszcze jest taka szansa. Jeszcze pojedziemy ad vocem u jednej i drugiej drużyny. Więc jeszcze kilka może się wydarzyć. Teraz wydarzy się umowa do czyni drugiej drużyny opozycji. Pani Emilia Czaśnik. Zapraszam. Szanowny panie marszałku, pani sekretarz, lożomędrców, drużyno propozycji, moja drużyno oraz droga publiczności. Jedną gałązkę jest bardzo łatwo złamać, natomiast w przypadku całej wiązki nie jest to takie proste. Funkcjonowanie państwa polskiego w oparciu o normę europejską przynosi więcej korzyści niż szkód. To, co zyskaliśmy, to na przykład otwartość na świat, chęć poznania czegoś nowego, z zachowaniem polskiej kultury. Według badań 75% Polaków posługuje się angielskim na poziomie komunikatywnym. Poza nim uczniowie w szkołach poznają takie języki jak niemiecki, włoski czy francuski. Wymiany szkolne pozwalają młodym ludziom na budowanie nowych relacji oraz poznanie świata. W przyszłości przekłada się to na to, że
mamy szansę na lepsze życie. Drodzy Państwo, w wielu branżach, takich jak technologia, biznes czy turystyka, znajomość angielskiego jest niemalże wymagana. Daje nam często przewagę na rynku pracy. Co za tym idzie, łatwiej jest nam ją znaleźć. Zwiększający się napływ inwestycji zagranicznych zmniejszył bezrobocie. Przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej wynosiło ono 20%. Dzisiaj z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmniejszyło się do około 5%. Proszę o pytanie. Szanowny panie marszałku, pytanie. Czy właśnie przez to, że się skupiamy na tych innych językach, skupiamy się na tym, żeby całą Europę integrować, tą gałązką nie jest nasza polskość, którą zatracamy? Dziękuję. Nie, poznawanie nowych języków nie jest zatracaniem polskiej kultury. To rozwija nas jeszcze bardziej. Współpraca Polski z Unią Europejską daje nam poczucie przynależności oraz jest korzystna dla obu stron. Szczególnie dla beneficjentów, czyli społeczeństwa polskiego. Dziękuję. Dobrze, drodzy Państwo, to właśnie nadszedł ten czas, ten przez duże ten. Pytanie do Państwa w publiczności, bo już jesteśmy po doradcach, a drugi. Czy ktoś z Państwa chciałby wesprzeć swoim dwuminutowym głosem drużynę propozycji? Widzę jedną rękę w górze. Widzę więcej, ktoś się za chwilę raz zgłasza, a nie widzę. Nie mam żadnych zgłoszeń, dobrze, czyli jedno. A czy jest ktoś, kto chciałby wesprzeć drużynę opozycji? Też mamy jedno zgłoszenie. Znajoma twarz. Pani nie widziałem, więc może też znajoma. Dobrze. To w takim razie zapraszam osobę, która chciała wesprzeć drużynę propozycji. Jako pierwszą proszę o przedstawienie się na mównicy i będzie pan miał dwie minuty. Nazywam się Tomasz Bucik, szanowny panie marszałku. Drużyna opozycji przytoczyła metaforę krzesła, którym za oparcie miał wysłużyć Europa, Europa Zachodnia, ten mit europejski. Tylko co jeżeli to oparcie kieruje nas w złą stronę? Jeżeli nasz rozwój miałby być kierunkowany w stronę, która na pewno nam nie sprzyja, albo sprzyja na przykład tylko Europejczykom. Tak samo od drużyny propozycji została poruszona kwestia bezpieczeństwa i o tym, że niektóre pomysły się nie sprawdzają. Możemy to zauważyć po tym. Do Europy Zachodniej przypłynęło naprawdę dużo imigrantów, często niewiadomego pochodzenia. Nie wiadomo, kto to jest, z jakiego kraju pochodzi i jakie są jego zamiary, co zwiększa liczbę między innymi takich przypadków jak zamachy terrorystyczne. W Polsce tego nie mamy, ponieważ sprzeciwiliśmy się temu i do tej pory nie przyjmowaliśmy imigrantów. Dziękuję. Dziękuję. Góra świetnie się składa, wszystko dzisiaj, wszystko wymiana techniczna. Nie spodziewałem się, że to będzie tak szybko. Zapraszam w takim razie drugi głos z publiczności, głos drużyny opozycji. Widzimy jasną przynależność, proszę się przedstawić. Więc ja jestem Natalia Gonsaczyk i wesprę dzisiaj drużynę opozycji. Szanowni Państwo, wyjaśnijmy to sobie raz na zawsze. Mit jest nieskazitelny. Według Państwa to źle. Według Państwa gloryfikacja jest zła i to, że jest to ideał perfekcyjny, nie jest korzystne. A jaka jest rola właśnie tego mitu? On ma być nieskazitelny. On ma być piękny. Czym jest dla nas mit? Jest nadzieją. A czym bylibyśmy bez nadziei? Szanowni Państwo,
toczyło się tutaj wiele sporów. Czy może powinniśmy kierować się w stronę wschodu, zachodu, Rosji, Ameryki? Szanowni Państwo, mówili też Państwo również, że możemy inspirować się nami z przeszłości, ale to zamyka nas na inne rozwiązania. To, że wyznajemy europejskie za dobre, nie oznacza, że bierzemy wszystko jak leci, ale oznacza, że mamy z Europą wspólny cel, kierunek, z którego czerpiemy. I ten mit, ta nadzieja stala nas w jedno. Sugerują Państwo też, że możemy opierać się na Ameryce, ale przypomnę, że mieliśmy tutaj mówić i o korzyściach i szkodach normy europejskiej. Dzięki ideałom zdobywamy ambicje do działania. Szanowni Państwo, mówili Państwo o Janku, który idzie na siłownię, tak? Janek był świadomy tego, że wszystko, co widzi na Instagramie, nie zawsze jest prawdą. Ale gdyby nie zobaczył na mediach społecznościowych tego obrazu, że może stać się kimś lepszym, że może mieć jakieś mięśnie, nie trenowałby, nie pchnęłoby go to w tym kierunku, jeżeli porównywałby się do siebie z przeszłości, tak jak Państwo sugerują. Szanowni Państwo, jeśli nie mamy nadziei na to, że te piękne ideały się spełnią, że możemy być lepsi, że może być lepiej, to po co żyć? Dziękujemy. Dziękuję. To jest tak, że oczywiście mówcy nie mogą skorzystać z tego, co padło w czasie mocnej publiczności, ale nie muszą. Niemniej jednak mamy świadomość też, że te mowy, choć inspirujące, nie wpływają bezpośrednio na efekt sędziowski czy piasa. No tak jak powiedziałem, mogą być wykorzystane, a wykorzystane mogą być teraz przez naszych mówców trzecich i mówczynie trzecią. Później, bo teraz właśnie czas na kontrargumentację. To, żeby tak ożywić trochę atmosferę, to czas na ogień kontrargumentacji. A zabić się. Szanowny Panie Marszałku, Lożo Mędrców, Pani Sekretarz, Drużyno Opozycji oraz licznie zgromadzona publiczności. Złe idee to droga do zguby. Jesteśmy tego świadomi, że Europa ma wady, mówi mówczyni pierwsza. Niektórym krajom się nie powodzi, to też są słowa mówczyni pierwszej. A ideał jest idealny. Czyli w tym momencie można powiedzieć, że już zaprzeczyła Pani tezie, która mówi, że wszystko co w Europie jest dobre. I mamy do tego równać. Mówca drugi, strony naszej, mówi, że w takim wypadku powinniśmy równać do siebie. Jest to bardzo dobry przykład. Odwołując się tutaj do ad vocem mówczyni pierwszej, która mówiła o 123 latach zaborów, pokazuje nam to i obrazuje w bardzo dobrym świetle i stopniu, jak Polska, która równała w tym momencie do siebie, bo nie miała nikogo innego, nie było wtedy żadnych norm europejskich, tylko sami do siebie równaliśmy. Pokazała, że da się, że możemy wyjść z tego i z każdej opresji. I również za chwilę podam kolejny przykład, który udowadnia to, że Polska tak naprawdę powinna patrzeć w gruncie rzeczy na siebie. Bo my nie odbiegamy tego, że my nie powinniśmy patrzeć na innych, bo równanie do innych jest jak najbardziej dobre i służy bardzo dobremu rozwojowi. Ale w gruncie rzeczy powinniśmy patrzeć na siebie. Mówca drugiej opozycji natomiast mówi, że patrzenie na siebie właśnie nie jest dobre. Mam tutaj kolejny przykład. Druga wojna światowa. W momencie, kiedy znowu nie było żadnych norm europejskich, my patrzyliśmy na siebie, pokazaliśmy, że my jesteśmy w stanie sami się podnieść. Jesteśmy w stanie pokonać nie dość, że stronę niemiecką, to stronę rosyjską. Pokazując w tym momencie, że jesteśmy państwem niezależnym, które tak naprawdę pracuje samo na siebie. Następną rzeczą jest równanie do lepszych, o którym właśnie wspomniałem, które jest jak najbardziej zdrowe. Ale czy jest tak naprawdę na dalszą metę korzystne? Idee europejskie, o których tutaj zostały wspomniane, są pozytywne, ale dlaczego nie wspominamy o tych negatywnych? O tym, że przyjmowanie uchodźców tak naprawdę ma też swoją drugą stronę, tą bardziej negatywną. Obrazuje nam to na przykład obraz Francji, gdzie obecnie zamieszki, które są prowadzone, w gruncie rzeczy przez wyznania, przez to, jaki jesteśmy karnacji. Czy to właśnie nie jest spowodowane jedną ważną rzeczą, że wpuściliśmy imigrantów? Nie jesteśmy za tym, żeby im nie pomagać, bo jak najbardziej trzeba pomagać drugiemu człowieku, ale nadmiar tego, co robimy, również ma swoje negatywne skutki. Takimi są na przykład zatracanie historii. Historii, która jest tak naprawdę nasza. Naszej polskości, naszej gospodarce. Dlaczego? W bardzo prosty sposób. W momencie, kiedy mamy przesyt ludzi,
takich właśnie imigrantów, bardzo negatywnie to skutkuje, bo wtedy właśnie zatracamy najważniejszą rzecz, dlaczego nazywamy się Polską, czyli historię, która budowała nas od samego początku. Polska również bardzo dobrze jej się powodzi, jeżeli chodzi o innowacje. To wcale nie jest tak, że my nie możemy się równać z tymi ideałami, w cudzysłowie, Europy. Takie najprostsze rzeczy z ubiegłych lat jak paczkomat. Gdzie zostały wynalezione? W Polsce. Blik? Użyjecie tego za granicą? No nie użyjecie, bo to zostało wynalezione w Polsce. Coś, dzięki czemu tak naprawdę w Polsce nie wyobrażamy sobie życia, żeby inaczej funkcjonować bez na przykład takiego właśnie blika. Te wszystkie najprostsze rzeczy zostały wynalezione w Polsce. Proszę pytanie, bo tutaj były dwa pytania, to... Szanowny panie marszałku, informacja polska była sama, patrzyła tylko na siebie, no i właśnie przez 123 lata Polski nie było. Dziękuję. No, jeżeli dobrze obrazuję sobie tutaj historię, to wcale tak nie było, że my patrzyliśmy na siebie, tylko tam były trzy państwa, które postanowiły sobie nas, tak w cudzysłowie, rozebrać. I to właśnie dzięki Polsce, przez naszym myśleniu o sobie, o tym, jakie mamy wartości, przekonania i w co wierzymy i jakim krajem potężnym jesteśmy, to właśnie nasze poniekąd egoistyczne patrzenie na siebie pozwoliło nam wyjść z opresji, w której byliśmy przez 123 lata. Dziękuję. Mówię to z tego względu, że moja rola jest dzisiaj tylko w tym jednym aspekcie szczególna, że przyglądam się tej debacie z perspektywy marszałka jako także autor tej tezy, więc to bardzo ciekawe doświadczenie obserwować właśnie, w którym kierunku ta debata zmierza i usłyszeć się tego kolejnego argumentu. Zaskakuje się na każdym kroku. Teraz bez zaskoczeń chwila dla sędziów. Ostatnie przygotowania mówczyni trzeciej, którzy na opozycji. Widzę, że jesteśmy gotowi. Panie Emilia Zyczok. No oczywiście, że tak. Była to mówczyni, czyli pierwsza. Ja sobie nawet zanotowałem, ale dobrze, że zwracać uwagę, bo zapisałem sobie, nie popatrzyłem. Oczywiście, że tak. To mówczyni pierwsza, każdy człowiek w takim razie, który ja odpoczam, że za to możliwe odpoczam. Szanowny panie marszałku, w trybie ad vocem. Chciałabym jeszcze raz powtórzyć, że my nie podążamy ślepo za jakimiś ideałami, nie podążamy ślepo za czymś, czego według państwa nie ma. Chociażby przykład z uchodźcami, chociażby przykład z euro. Czy my to mamy teraz w Polsce? Czy my to wprowadziliśmy, bo ślepo patrzymy na to, co europejskie to znaczy dobre? Ja nie widziałam tego w Polsce. Ja osobiście nie zgodzę się z tym, że jesteśmy tak bardzo zapatrzeni w Europę, że nie dostosowujemy tego do siebie. Drodzy Państwo, podczas wojny nie ma norm. I do czego to prowadzi? Przez 123 lata nie było Polski, dlatego że Polska pracowała tylko w obrębie swoich granic. Nie było normy europejskiej. I doprowadziło to do tego, że nie było normy europejskiej, nie było Polski i zginęły miliardy niewinnych ludzi. Myślę, że to porównanie wtedy nie jest trafne. Drodzy Państwo, idealizujemy tą Europę, ale jednocześnie jesteśmy świadomi tego, jak wygląda droga do ideału i to, że przynosi nam korzyści podczas trwania tej drogi. Dziękuję. Pozwólcie, że to ja jako marszałek będę chciał powiedzieć w tej debacie, a co nie. I w tym sensie ja z kolei jestem skłonny uznać, że jeszcze słyszałem dzwonek, kiedy pojawiła się karteczka z napisem ad vocem. Tak to wyglądało z mojej perspektywy. W związku z czym na to ad vocem pozwolę, aczkolwiek nawet nie tyle proszę, co błagam na przyszłość. Ad vocem trwa minutę, to wystarczający czas, żeby podpisać tę karteczkę wcześniej. Niemniej jednak zapraszam pana Kacpra Kubę, co pierwszego w trybie ad vocem do ad vocem.
Szanowny panie marszałku, mówca pierwszy w trybie ad vocem do ad vocem. Drodzy państwo, patrząc na Europę jako na ideał, stale będziemy tym narzekającym i nieusatysfakcjonowanym państwem, a porównując się do siebie, możemy rzeczywiście zauważyć, co u nas zadziałało, a co nie zadziałało. Bo teraz patrzymy na to, co działało w Niemczech, we Francji, ale nie mamy pewności, że to zadziała u nas. Ale po co porównujemy się do siebie? No tutaj był przykład zaboru, był przykład wojny, ale ja podam jeszcze inny przykład. Ostatnie 40 lat, 40 lat wolnej Polski, suwerennej, pokazuje, że PKB stale wzrasta. I to ze stałym wskaźnikiem. Mówca drugi tutaj powiedział, że żebyśmy szukali bliższych rozwiązań na pytanie o Stany Zjednoczone. Ale gdzie mamy najbliżej? No do Polski mamy najbliżej, do samych siebie. Porównujmy się do siebie, bo to pokazuje nam korzyści. A fałszywy obraz, o którym cała ta debata tak naprawdę się rozgrywa, no nigdy nie prowadził do korzyści. I przykładem może być właśnie ten Janek, który cały czas będzie trwał w tym swoim kompleksie, bo nigdy nie dojdzie do obrazu, który sobie wymarzył przez influencera. Dziękuję. I w ten oto sposób wyczerpaliśmy formę ad vocem. To znaczy, że ad vocem już do nas nie wróci. Tej debacie nie będzie już więcej. Za to teraz w końcu postanie się zadbać w tej myśli wypowiedzianej nieopatrznie wcześniej. Pani Emilia Stasiowa. Propozycjo, sędziowie, pani sekretarz oraz licznie zgromadzona tutaj publiczności. Zachowując taką zasadę świeżości pamięci, jako pierwsze chciałabym tutaj wspomnieć o takich słowach, które padły u mówcy trzeciego. Czyli, że to nie jest tak, że nie możemy równać się do Europy. I my totalnie się z tym zgadzamy, bo my możemy równać się do Europy. I jednocześnie mówią państwo o tym, że my nie czujemy się częścią tej Europy. Ale skoro sam pan przyznaje, że my równamy do tej Europy, to w takim razie niewątpliwie jej częścią jednak jesteśmy. Chciałabym też zaznaczyć, że my nie debatujemy o tym, czy tego mitu potrzebujemy, czy nie. My tak naprawdę debatujemy o tym, jaki mit wybrać. Szanowni państwo, potrzebujemy tego mitu, potrzebujemy się kimś inspirować, potrzebujemy tego, bo niestety trzeba przyznać, że względem Europy jesteśmy mimo wszystko niżej. Proszę pytanie. Moja wypowiedź była o tym, że możemy czerpać z Europy, ale nie wszystko jest dobre, a w tezie jest, że wszystko, co jest w Europie, jest dobre. Dziękuję. My zupełnie się zgadzamy z tym, że wszystko w Europie nie jest dobre. I tutaj mamy bardzo dobry przykład, strajków. Teraz bardzo aktualna sprawa, na przykład strajków rolniczych, czyli strajkowania przeciw Zielonemu Ładu. To pokazuje, że my jako społeczeństwa europejskie widzimy to, że rozwiązania te nie zawsze są dobre, ale jednocześnie wiemy też, że możemy z nich czerpać pod siebie. Idąc dalej, właśnie, zgadzając się z panem mówcą pierwszym, nie możemy równać polskiego i gorszego na równi, bo Polska absolutnie nie jest gorsza. Dlatego też my, jako Polacy, musimy odnaleźć swoją niszę, w której będziemy bardzo dobrzy. A, zaskoczę państwa lub nie, jesteśmy bardzo dobrzy na przykład w cyfryzacji. I potrzebujemy właśnie znaleźć tą brakującą cegiełkę, potrzebujemy my też wyróżnić się w Europie, w której, jak już podkreślaliśmy, również jesteśmy. Przez to, że jesteśmy w tej Europie, mit możemy kształtować. Mit może się rozwijać, mit można dostosować pod siebie. Proszę pytanie pana doradcy drugiego. Panie marszałku, informacja. Mówca drugi stwierdził, że Polska jest lepsza od Europy. Czy uważa pani, że to Europa powinna się porównać do Polski? Dziękuję. Uważam, że powinniśmy wejść w taką zdrową relację, w której to my dajemy coś Europie, a to Europa czerpie coś od nas. Jest to wspólna współpraca. I właśnie, a propos współpracy, mówił pan o wspólnym kierunku, więcej pytań nie przyjmuję, dziękuję. O wspólnym kierunku, o strefie Schengen. I ja chciałabym tutaj wykazać taki pewien schemat. Mit jest nam bardzo potrzebny. Naprawdę bardzo potrzebujemy mitu, chociażby po to, żeby mieć wspólny kierunek. Jeżeli nie mamy wspólnego mitu, kierunki te nam się rozjeżdżają w dwie strony. Tu jest część społeczeństwa, a jeszcze tu jest władza. Dlatego też potrzebujemy właśnie takiej mitologizacji po to, aby wyznaczyć ten kierunek. I szanowni państwo, ten kierunek umożliwia nam wspomnianą na przykład europeizację. Ta europeizacja umożliwia nam na przykład wstąpienie do strefy Schengen, a strefa Schengen umożliwia nam łatwy przepływ towarów oraz ludzi. Szanowni państwo, jak też mamy opierać się jedynie na sobie, bez porównywania, co jest gdzieś indziej,
a co jest u nas. Czy my, jako debatanci, tutaj, gdybyśmy polegali tylko na sobie, a nie patrzyli na przykład na zdanie mówców z drużyny, na oponentów, czy na zdanie sędziów, którzy robią omówienie naszej drużyny, czy bylibyśmy w stanie stać się dobrym debatantem? Szanowni Państwo, potrzebujemy mitu. Europeizacja wynika z mitu, nasza współpraca z Europą wynika z mitu i to, że wszyscy jako Polacy mamy wspólny kierunek. Szanowni Państwo, potrzebujemy mitologizować, ale jednocześnie być świadomymi tego, że to, co mitologizujemy, nie jest idealne. Bo mit możemy kształtować, mitu możemy być świadomi. I to właśnie, żeby ten mit przyniósł nam korzyści, ta świadomość jest nam potrzebna i ta świadomość jest nam kluczowa. Odwołując się do przykładu wspomnianego przez panią doradczynię pierwszą, nie widzimy drugiej strony social mediów, o ile jej nam nie pokażą. A będąc tutaj w Polsce, możemy mieć i ogląd na wschód, i ogląd na zachód. A my też już na końcu, na szczęście, nie czas zakłady debaty, tylko naturalny bieg rzeczy. Teraz czas mówców podsumowujących, czyli mówców czwartych. Dowiedzmy się, o czym była ta debata, co było nieważne i dlaczego to akurat w tym przypadku już na propozycji powinna wygrać tę debatę. Pan Patryk Chłopak. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Marszałku, Szanowna Pani Sekretarz, Droga Loża Mędrców, moja drużyna propozycji, droga drużyna przeciwna, drużyna opozycji i drogie audytorium. Tam, gdzie złe ideały kwitną, tam dobro więdnie. Szanowni Państwo, tematem dzisiejszej debaty była norma europejska. Norma europejska, czyli jak nam mówi InfoSlide, ideał Europy, nasze wyobrażenie o Europie, swego rodzaju nasz narodowy kompleks, nasz Polaków. U Polaków czarnoksięstwo i negatywne myślenie wynikające z historii naszego kraju, z tego, że jesteśmy zdłamszeni wojnami, jest czymś częstym. I po prostu teraz chcemy się dostosować do tych innych krajów i szukamy jakiejś drogi, która nam to uniemożliwi, ale my jako nasza drużyna mówimy, że droga normy europejskiej nie jest tą drogą dobrą. Proszę pytanie mówczynię trzecią. Pani Marszałek, czy to nie jest zły ideał, skoro ideał jest pożądany i korzystny? Dziękuję. W naszym wyobrażeniu ideał jest dobry, jednakże jeżeli patrzymy na to z szerszej perspektywy, ten ideał może być po prostu zakłamany, on może taki dobry tak naprawdę nie być. W dzisiejszej debacie powoływaliśmy się na nasz kraj Polskę i na społeczeństwo Polski, ponieważ nasze podejście i my definiujemy to, jaka jest Polska. I tutaj chciałbym odnieść się do tego, co cały czas powtarza drużyna opozycji. My nie równamy do Europy, my równamy do ideału Europy, czyli do tego, do tej naszej idealizacji Europy. A idealizacja jest to zwrócenie uwagi tylko na korzyści, eliminacja czynników uważanych za nieistotne i zwrócenie uwagi tylko na te właśnie najkorzystniejsze. Szanowni Państwo, właśnie opieraliśmy się na płaszczyźnie naszej psychiki jako Polaków. Norma europejska jest naszym kompleksem. Uważamy się za gorszych od Zachodu funkcjonowania naszego kraju. Popadamy w wyróżnione przez Piotra Stankiewicza autorasizm. Czyli ślepo uważamy, że to, co nam daje Europa, jest dobre, a i przeciwnie, to, co my mamy swoje, uważamy, piętnujemy, że to tak naprawdę dobre nie może być. Również zamykamy sobie drogi, popadamy w niedasizm. Czyli uważamy, że jeśli coś się nie powiodło w idealnej Europie, nie ma też sensu się powieść u nas. Proszę pytanie mówczynię pierwszą. Szanowny Panie Marszałku, pytanie, dlaczego nie odniesie się Pan do tego, że weryfikujemy ten wzór Europy na co dzień? Jak weryfikujemy ideał? Skoro mamy założenie, że jest to kompleks, uważamy się za gorszych, a oni są lepsi, tak to weryfikujemy. Szanowni Państwo, również nasza mówczyni, doradczyni pierwsza mówiła, że ideał jest pułapką. Powoływało się na badania Katarzyny Mille, że żyjemy wizją, że będzie dobrze kiedyś, ale to kiedyś nie następuje nigdy. Po prostu jesteśmy wiecznie nienasyceni i niespełnieni i stale gonimy za ideałem, ale go nie osiągamy, czyli stale się rozczarowujemy, co nie sprzyja dobrze funkcjonowaniu naszego państwa. Szanowni Państwo, wzorujemy się na naszych potrzebach, a nie na,
na tym kierunku, którego nam mówiła drużyna opozycji, wynika z Europy, ponieważ jest to obraz zakłamany, jest to obraz wynikający z naszego kompleksu, z tego jak przedstawiamy Europę. Wsparcie dla Europy. Szanowni Państwo, jak mamy wesprzeć Europę, skoro my uważamy się za gorszych od zachodniej części Europy? Również wymiana kultur. Czy uważając się, właśnie wymiana kultur, niby spoko idea, że po prostu nasze kultury będą się mieszać, ale szanowni Państwo, czy uważając się za gorszych, jesteśmy w stanie obronić nasze racje kulturowe? Również mówiliśmy o negatywach tak zwanej europeizacji, czyli właśnie tą ekspansję kultury masowej, która może utracić do, że może prowadzić do utraty naszych tradycji i lokalnych zwyczajów. Szanowni Państwo, jak mówi InfoSlide, w którym jest zdanie Piotra Stankiewicza, że wszystko, co europejskie uważamy za dobre. Szanowni Państwo, powinniśmy się wyzbyć tego kompleksu, tego przekonania o nieskazitelności Europy Zachodniej i przede wszystkim powinniśmy dążyć do tego, aby tym dobrym dla nas stał się nasz narodowy polski. Dziękuję. Ostatnia mowa do nas czeka za chwilę. Raczej za kilka chwil. A dokładnie teraz. Panie Aleksander Wojera. Szanowny panie marszałku, pani sekretarz, droga lożomędrców, oponenci oraz kochana publiczności. Normę europejską rozumiemy jako swego rodzaju mit, który jest metaforyczną narracją, która zarysowuje kierunek patrzenia i pewien ideał. Funkcjonowanie państwa polskiego w oparciu o ten mit wyznacza nam kierunek, w stronę którego my chcemy podążać. Chociaż właściwie po co nam jest ten mit? Drodzy Państwo, ze względu na jego funkcję wspólnototwórczą, która właśnie umożliwia nam podążanie i znalezienie wspólnego kierunku razem z innymi państwami Europy. Bo jako wspólnota po prostu jesteśmy silniejsi. Przy okazji w odniesieniu do pewnych wzorców możemy weryfikować rzeczywistość, co umożliwia nam krytyczne myślenie w aspekcie szukania wad oraz ich naprawy. Mit europejski podaje nam wyznaczniki, co robić, a czego nie robić, co przynosi nam więcej korzyści, aniżeli szkód, bo staramy się robić jak najlepiej potrafimy. Drodzy Państwo, mamy także antyprzykład, którym są państwa wschodu, które pokazują nam, jak nie robić. Proszę pytanie. Taka szeroka informacja. My jako Polska jesteśmy na drodze wzrostu gospodarczego, za to kraje Unii Europejskiej są na spadku gospodarczym. Dziękuję. Wydaje mi się, że jesteśmy na tym wzroście ze względu na to, że właśnie jesteśmy w Unii. A jesteśmy w Unii dlatego, że potrzebujemy mieć wokół siebie państw, które są silniejsze od nas, dlatego, że my tak naprawdę jesteśmy opóźnieni. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy w naszym państwie komunizm oraz byliśmy pod zaborami tyle lat i tak naprawdę startujemy z gorszej pozycji niż te inne państwa w Europie, dlatego my potrzebujemy mieć kogoś silniejszego. Drodzy Państwo, musimy odwrócić negatywne konotacje normy europejskiej, będącą rzekomo naszym kompleksem i dostrzec, że my także jesteśmy częścią Europy i wiele zyskujemy będąc w niej. Żyjąc w symbiozie z Europą i innymi krajami europejskimi, dostajemy zaplecze nowych rozwiązań, które możemy ulepszać, a następnie posyłać znowu w świat, zapewniając obopólną korzyść. Drodzy Państwo, usłyszałam w Waszej drużynie, cztery głównie wybijające się straty, jakim jest kompleks Europy, umniejszanie sobie. Ale drodzy Państwo, my jesteśmy świadomi tego kompleksu i dlatego właśnie możemy go przepracować. Usłyszałam także zanik różnorodności, a ja powiem Państwu, że to nie jest zanik różnorodności, tylko otwartość na inne kraje, zrozumienie, tolerancja i szacunek dla innych kultur, współpraca krajów europejskich, uświadomienie sobie kompleksu tak naprawdę i stawianie mu czoła. Drodzy Państwo, usłyszałam także u Was, że nie możemy się opierać na czymś, co nie istnieje. Ale drodzy Państwo, my jesteśmy świadomi tych wad Europy, ale my chcemy podążać za ideałem, bo idea jest faktycznie dobra. Drodzy Państwo, u nas także padło to, że
Chcemy znaleźć swoją niszę w Europie, coś w czym my będziemy dobrzy i dlaczego Europa będzie nas potrzebować, a my dlaczego potrzebujemy jej. Drodzy Państwo, mamy tutaj także obopólny rozwój gospodarki Polski oraz Europy. No i tak samo mamy inspirację działaniami Europy, które naszym zdaniem w większości są dobre. Drodzy Państwo, chciałam jeszcze zaznaczyć, że idealizujemy Europę, bo chcemy, żeby ona tak wyglądała. A jako, że my mamy wpływ na ten mit, bo także jesteśmy w Europie, to możemy ten mit kształtować naszą Polską. Drodzy Państwo, widzimy także drugą stronę Europy, o której już wspominałam, czyli te państwa wschodnie. A w social mediach, jak powiedziała doradczyni pierwsza, nie widzimy tej drugiej strony, no chyba, że ktoś nam ją pokaże, ale to rzadko się zdarza. Drodzy Państwo, mity mają to do siebie, że są one wyidealizowane, ale to jest celowe, bo my musimy mieć wzór postępowania. I pytanie na koniec, drodzy Państwo, no bo czym mamy się opierać? Na wadach czy na ideałach? Dziękuję pięknie. W ten oto sposób doszliśmy już do końca tej werdykt jednogłośny. Stosunkiem małych punktów 366 do 432, czyli w dużych punktach sędziowskich 5-0. Wygrywa zespół szkół ogólnokształcących dzieci. Gratulujemy, tak, różnica w punktach duża, choć język jednogłośny, to jest się z czego pewnie tłumaczyć. Jako pierwszy zabierze głos pan Andrzej. Szanowni Państwo, mam krótko, w związku z tym dwa punkty. To, co przeważyło w mojej ocenie, to klarowność. Czyli, że byłem w stanie dostrzec zdecydowanie mniej mgły w wypowiedziach po stronie opozycji niż po stronie propozycji. No i zabieg, który był sprytny w postaci powołania tego mitu. I zastanawiałem się, czy on nie jest poboczny, ale ponieważ się zastanawiałem, a propozycja nie pomogła mi pogłębić mojego zastanowienia na korzyść propozycji, w związku z tym ten zabieg zadziałał na korzyść opozycji i uznałem, że to wrażenie także jest potwierdzone indywidualnymi wystąpieniami, które oceniłem z przewagą właśnie opozycji. Stąd 1-0 i wygrana zwycięstwo zespołu opozycji. Dziękuję. Tak, widzę zgłoszoną gotowość. Pani Magdalena Wejda. Ja też krótko i w zasadzie tylko uzupełnię te punkty Andrzeja, bo zdecydowanie właśnie punkty indywidualne w waszej drużynie. Ogromny progres trzech osób, to jest Klaudia, Emilia i Aleksandra. Ja po prostu śledzę was zapartym tchem, jak słuchacie informacji zwrotnych. I doradcy, którzy dali mi bardzo dużo dzisiaj konkretu, bardzo. I właśnie ta klarowność, o której mówił Andrzej, tutaj się u was wypełniła. Tutaj bardzo zabrakło mi rozwinięcia wątku związanych z bezpieczeństwem, demokracją i PKB. To były tylko takie hasła. Natomiast to, co Patryk zrobiłeś na czwartej mowie, było niesamowite, tylko że ty wprowadziłeś nowe, bardzo interesujące wątki, których nie było wcześniej. I ja bardzo doceniam twoją mowę, natomiast część podsumowująca to, co zrobił twój zespół, w porządku, ale na przykład mówiłeś o tym, że goniąc za ideałem my czujemy frustrację, ponieważ tego ideału nigdy nie da się dogonić, nie? Więc to było bardzo ciekawe, w jakim kierunku zaczynasz rozumować, natomiast no, to była taka mowa
w oderwaniu, kreatywna. Wydaje mi się, że mógłbyś spróbować też na innej roli. I doceniam u was ogromną swobodę wypowiedzi. Dawid, Kacper, Ula, ja to widzę, słyszę i czuję, Rafał. Natomiast merytorycznie dzisiaj ja usłyszałam więcej po stronie opozycji. No jeszcze takie kwestie związane z tym, że nie zauważyliście chyba dwóch pytań, nie wiem czy wiecie. To też jest już takie no, zastanawiające, czemu tego nie widzicie. Skoro tak panujecie nad emocjami, u was Ola jednego nie przyjęła, no też jest to jakiś sygnał, że coś zabrakło w tej świadomości. I też jeśli chodzi o ad vocem, ono było dla mnie merytoryczne, bo tutaj Kacper dobrze kombinowałeś, tylko moim zdaniem to właśnie zdanie, które zbudowałeś, że przez 40 lat my coś wypracowaliśmy, ale od 20 lat z tych 40 jesteśmy w Unii i tego nie da się tak, wiesz, po prostu przeskoczyć. No, gratuluję wam natomiast tego, z jaką świadomością występujecie i no, jak się nie boicie tej umiejętności, która jest trudna. Dziękuję bardzo. Był to właśnie Marcin Narodowski, tak? Zapraszamy. Słuchajcie, ja tak naprawdę trochę po Andrzeju i po Magdzie chcę podkreślić, że z jednej strony ta debata była dla mnie do właściwie trzecich mówców bardzo wyrównana. Ja sam się zdziwiłem jakby skalą i jakby tą różnicą 60 punktów. Dla mnie, i nie wiem kto z was tutaj, patrzę na sędziów, zrobił aż tak dużą różnicę. U mnie ta różnica była bodajże 6,5 punkta w kontekście tej debaty i tak ją czuję. Więc trochę tak indywidualnie mówię, jak czuję tą debatę. Bo zastanawiam się, czy ta teza była taka, że w ogóle to, że my jesteśmy w Unii Europejskiej jest dobre czy złe, albo czy ta teza przypadkiem nie brzmiała, że my właściwie w kontekście motywowania się do postępów bardziej możemy polegać na sobie samym, czy bardziej też inspirując się drugim. Nie? Więc ta debata trochę mi się rozjechała w kontekście tezy, która tutaj była. I tak naprawdę dla mnie dzisiaj taki obraz tej debaty, żeby wam trochę dołożyć takiej informacji zwrotnej, w kontekście ZSME, gdyby ta wasza linia była spójna od jedynki do czwórki, to ja bym nie miał w ogóle wątpliwości. Bo to, co jak wszedł Kacper, zarysował mi tą debatę, pokazał te płaszczyzny, wrzuciły bardzo szybko, bo już miał mało czasu, które potem się nie pojawiły. I potem wychodzi Patryk, który mi mówi o tym, że my właściwie dzisiaj możemy mówić o autorasizmie, nie? O tym, że my jako Polacy nie wierzymy w siebie, więc jeżeli dochodzi do wymiany kultur, to czy uważając się za gorszych, my możemy się przed tym bronić? I tak dalej, i tak dalej. Do czego zmierzam? To była bardziej nawet trójka niż czwórka. No nie, to było dużo nowości, ale dla mnie ta debata byłaby absolutnie do wygrania, gdybyście posługiwali się tymi argumentami od początku do końca, bo wtedy ten argument o wielokulturowości, inspiracji, on wypada, no nie? No bo my mówimy o tym naszym autorasizmie, że my tak źle się czujemy jako Polacy, że nic nie jest mnie w stanie zainspirować, bo jestem taki bidul. Nie? I to się zaczęło gdzieś na jedynce. Tylko, że co się stało? Sprytnie wychodzi Klaudia i potem to kontynuuje w zasadzie każdy turbo spójnie z drużyny opozycji, wchodząc trochę z takim, wyobrażam sobie, jak czasem jest na scenie, taka rura, z której się wydobywa dym. Wprowadziły po prostu turbo dezorganizację w postaci mitu, który został przeprowadzony konsekwentnie do samego końca. Nie? Czujecie to chyba po tej debacie, no nie? Widzę, że kiwacie głową. Więc wam gratuluję tej spójności i pomysłu na tą debatę, no nie? Byliście jednością i doprowadziliście to od początku do końca. Bardzo dzisiaj dla mnie dobra mowa, bo tak jak tutaj Patryk, naprawdę szapoba i super mowa. Przy czym, no jakby trochę trójka i trochę, nie? Jakby
I przy całym potencjale Świątka, dzisiaj, żeś się chłopiec gotował. Nie? Jakby po prostu zacząłeś mówić o tych 123 latach i ja zacząłem widzieć, że my właściwie, gdybyśmy byli przez kolejne 123 lata w takiej niewoli, to byłoby jeszcze lepiej, bo jeszcze bardziej na sobie będziemy polegać. Nie? To było takie przerysowane, no nie? To było hiperbolizowane za bardzo. A tutaj z kolei Emilia bardzo mi się dzisiaj, nie? Jakby słyszałaś to, co oni mówią i bardzo punktowałaś te ewentualne takie zaczepki, które mogłyby przeważyć na stronę propo, no nie? Więc ta debata pod tym kątem mi się podobała rzeczywiście, nie, mimo że nie do końca na tezę, no nie? Jakby w temacie, to jednak się słuchaliście, nie? I dla mnie ta debata była jednak na styku ze wskazaniem na opozycję. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Mówcy powiedzieli wszystko wam merytorycznie, a ja trochę coś innego. Mianowicie, nie powiem brzydko, że kobiety górą, ale no tak jakoś to dzisiaj wyniknęło, prawda, z tej debaty. Natomiast ja bym wam chciała pogratulować wszystkim. Jednej drużynie i drugiej, bez wskazania. Macie w sobie tyle odwagi, tyle do takiego publicznego wystąpienia i zmierzenia się akurat w tym przypadku z tezą, którą podejrzewam, że 3/4 dorosłych ludzi by w ogóle nie zrozumiało. Gratuluję wam tego, gratuluję wam przygotowania i że chcę się wam rozwijać, tak jak tu pani powiedziała, że patrzy na was, na wasz rozwój. I to jest najpiękniejsza rzecz, jaką można uzyskać, patrząc na nauczyciel, mistrz i uczeń. Że przyjdzie taki czas, czego wam wszystkim życzę, i jednej, i drugiej drużynie, żebyście przerośli z waszych mistrzów, czyli tutaj tą piękną naszą tradycję Ligi Debatanckiej, która kształtuje młodych ludzi absolutnie na fantastycznych, dorosłych Polaków, ale też Europejczyków. Dziękuję bardzo. To już konieczność. Tak. Max Czajan jako ostatni. Tak. Ta teza była trudna. I nie mówię tu o kwestiach merytorycznych, bo to jak wszyscy się zgodzimy, że teza była trudna. Mi bardziej chodzi o końcówkę tezy. O to sformułowanie więcej szkód niż korzyści. Bo ja z doświadczenia wiem, że to sformułowanie to jest teza pułapka. I pułapka, w którą obie drużyny dzisiaj wpadły. Dlatego, bo ta teza była taka, że ta norma, ten mit jest albo zły, albo dobry. U mnie drużyna opozycji bardziej wygrała, dlatego że nieco próbowaliście rozróżnić, że okej, są wady w tym micie, ale jest dobry. Ale rozróżniliście te wady. Byliście świadomi tych wad, z kolei tutaj no, jest zły i koniec. I tego się trzymaliście. Nie? Dlatego bardziej opozycja mi się spodobała, ze względu na to, że starała się jako tako rozróżnić te szkody i korzyści, bo u was po prostu tego zabrakło. I chciałbym też zwrócić uwagę na budowę argumentów, bo no byłem dwójką, kiedy debatowałem, więc to jest mi bliskie. I tu na przykładzie mówcy drugiego ze strony opozycji brakowało trochę spójności w tym wszystkim. Jakby strzelałeś argumentami, nie rozwijając ich. Tam 3 albo 4 bardzo fajne argumenty, to krzesło, czy te patyki, to wszystko fajne, tylko brakowało mi połączenia między tymi argumentami, jakby to było wymienianie od pauz argumentów i tyle, nie było spójności, nie było połączenia między nimi, tego mi trochę zabrakło, bo argumenty były fajne, to krzesło, fakt, że to krzesło było dobre, niech świadczy też to, że się do niego odwołali później, że drużyna propozycji do tego krzesła odwołała, więc też jakby ten argument im no, zapadł w pamięci. Nie? Tylko, że moim zdaniem był nierozwinięty, bo padło, że okej, jest krzesło, jest oparcie, to oparcie jest tą Europą i jakby kieruje na gdzie mamy iść, ale dlaczego? Nie? No, na tym oparciu skończyłeś,
i przejść do następnego argumentu. Więcej rozwijania. Czasem lepiej dać mniej argumentów, ale fajnie rozwiniętych, niż więcej, ale niedokończonych. I z mojej strony to tyle. Dziękuję, gratuluję zwycięzcom i dziękuję za dobrą debatę. Dobrze, ja nie siedzę na krześle, więc pewnie jest wątpliwe to, w którym kierunku mogę zmierzać. Na szczęście zadanie mam proste. Ogłoszenie najlepszego mówcy bądź mówczyni dzisiejszej debaty. Wyróżniliśmy zarówno najlepszego mówcę po stronie propozycji, jak i tutaj już zdradzę najlepszą mówczynię po stronie opozycji. Po stronie propozycji z ilością punktów 40 najlepszym mówcą pan Patryk Polak. Wielkie brawa. I z ilością punktów 45,5 mówczyni zespołu opozycji i mówczyni tej debaty pani Klaudia Wieczorek. Dobrze, moi drodzy, dziękuję bardzo wam za tę debatę i zapraszam nas na omówienie. Jeszcze mamy chwilkę publiczną.